Cześć, witam Cię w podsumowaniu kryptowalutowym roku 2019. W tym podsumowaniu przedstawionym na moim kanale skupię się głównie na faktach. Całkowicie będę pomijał wszelkiego rodzaju opinie. Tak staram się prowadzić swój kanał, dlatego też podsumowanie również będzie w tym stylu. Całe podsumowanie podzieliłem na 4 odcinki, żeby po prostu zwiększyć jego czytelność. Dane, które tutaj są prezentowane, są wyznaczone na podstawie różnych obliczeń z serwisu Substack, Coinmetrics. Dlatego myślę, że są wiarygodne i odzwierciedlają tak naprawdę rzeczywistość, a raczej przeszłość, która miała miejsce w 2019 roku. Także zapraszam Cię do wysłuchania tego odcinka. W pierwszym odcinku podsumuję rynek kryptowalut względem ogólnej wyceny. Będę tutaj brał pod uwagę cenę, kapitalizację rynkową, realną kapitalizację oraz stosunek tych dwóch wartości, tych dwóch wielkości, czyli MVRV. Jest to stosunek właśnie kapitalizacji rynkowej do realnej. W zestawieniu tutaj bierze udział 18 projektów i tak jak wcześniej powiedziałem, będzie się to składało z 4 odcinków. W każdym z nich pokażę dane na wykresie, pokażę konkretne wartości. Przechodząc do rzeczy, pierwsza tutaj jest oczywiście cena i tak naprawdę dobrym sygnałem jest to, że większość analizowanych projektów zakończyła rok na plusie, choćby tutaj Bitcoin 90%. Uwagę zwraca wzrost wartości projektu Tezos, który tutaj wzrósł ponad 180%. Myślę, że spowodowane to było m.in. dodaniem tego projektu do Coinbase, czy też umożliwienie stakingu tej kryptowaluty na portalach Coinbase Pro i Binance. Dodatkową zaletą tego jest to, że Tezos w miarę regularnie wypłaca wynagrodzenie stakerom. Oczywiście należy zwrócić uwagę według mnie na kolejne jeszcze dwie ciekawe kryptowaluty, ciekawe projekty, kryptowalutę LINK oraz BAT. LINK tutaj 513%, BAT 45%, także myślę, że to są całkiem dobre liczby. Dużą stratę natomiast w minionym roku odnotowały projekty XRP, XLM oraz Zcash, czyli przedstawiciel tutaj typowo mocno prywatnych i anonimowych kryptowalut. Kolejna wartość, czyli market cap, kapitalizacja rynkowa i w tym zestawieniu wyznaczona jest jako iloczyn bieżącej wartości i całkowitej liczby tokenów dostępnych na rynku, czyli taka po prostu najprostsza możliwa do wyliczenia wartość. Przez większą część roku kapitalizacja rynkowa, a tak jak tutaj widzimy, raczej zmieniała się odpowiednio z ceną. Oczywiście wyjątkiem tutaj są projekty typu stablecoin. Pod tym względem to był zdecydowanie rok Tethera opartego na Ethereum, który wyprzedził swoją pierwotną wersję Tethera na Omni. Kapitalizacja rynkowa Tethera na Ethereum wzrosła prawie o 3700%, w przeciwieństwie do Omni, gdzie spadło o 39%. Tutaj w tym rankingu, brając pod uwagę kapitalizacja tokenów widocznych w głównej księdze, w księdze publicznej, co daje inne wyniki dla projektów, w których określona ilość jest czasowo blokowana, czy to do tradingu, czy po prostu przez tutaj założycieli konkretnego projektu. Według mnie bardziej istotną miarą tego, co działo się na rynku, są dwie kolejne wielkości i jest to realna kapitalizacja. Najprościej mówiąc, jest to wartość pojedynczego tokenu, który został przeniesiony między dwoma różnymi adresami, czyli
tokenu, który po prostu na którym był wykonany jakiś transfer. Jeśli dany token był ostatnio przenoszony między adresami w 2017 roku, dla przykładu, kiedy cena wynosiła, dajmy na to X, wartość tego tokenu w tym zestawieniu jest określana właśnie jako X, a nie jako ta bieżąca, obecnie panująca. Realna kapitalizacja tak naprawdę to suma wartości wszystkich tokenów liczona właśnie w ten sposób. Także jeszcze raz powtórzę, jeśli dana wartość była ostatnio przenoszona w 2017 roku, to brana jest ta wartość, gdyż uznawane jest to, że dla posiadacza danego portfela, pomiędzy którymi ta wartość została przeniesiona, była ona na tyle istotna, że po prostu później jej już nie zmieniał i nic z tą wartością na danym adresie nie robił. Także realna kapitalizacja może być rozważana jako miara średniego kosztu przechowywania danego tokenu. Dodatkowo warto tutaj zwrócić uwagę na projekt XRP, gdzie duża liczba tego tokenu jest przechowywana przez właśnie organizatorów tego projektu, w tym tak zwanym treasure. I kiedy założyciele przesuną środki w tym miejscu, w momencie kiedy ich wartość się mocno zmienia, może to dawać nieczytelną i nieoddającą rzeczywistości wyniki wartość tego wskaźnika, czyli tej właśnie realnej kapitalizacji. Różnica między rynkową kapitalizacją a realną może być interpretowana jako różnica między oczekiwaniami rynku a zachowaniem inwestorów. I tak naprawdę to jest tutaj najbardziej istotne według mojej opinii i to jest to, na co warto zwrócić uwagę. Może powtórzę jeszcze raz to, że ta różnica między kapitalizacją rynkową a realną powinna, a na pewno może być interpretowana jako różnica między tego, czego rynek oczekuje, a tym, jak zachowują się inwestorzy, czyli posiadacze tego konkretnego tokena. I to na przykładzie BTC, Bitcoina, którego kapitalizacja rynkowa wzrosła o 97%, tutaj może wrócę do tego. Widzimy dla BTC wzrost kapitalizacji o 97%, natomiast realna wzrosła o 28%. I należy z tych wartości wnioskować, że tak naprawdę większość inwestorów trzymała posiadane przez siebie tej tokeny BTC i trzymała je w swoich portfelach zamiast po prostu realizować zyski. I to myślę, że to się zgadza, takie było ogólnie do wyczucia, do zaobserwowania zachowanie rynku, przynajmniej według mojej opinii. Następnie przejdźmy do istotnego wskaźnika, który pozwala nam również wyciągać ciekawe wnioski odnośnie konkretnych projektów. To ja zwrócę uwagę, że wszystkie te wykresy oczywiście w osi poziomej, w osi X mają czas, a dokładnie konkretne dni, konkretne miesiące minionego roku. Tak więc te wszystkie wartości, oczywiście gdzie na osi pionowej Y mamy wartości procentowe, na osi poziomej, na osi X mamy właśnie czas. I odnośnie MVLV, czyli stosunku kapitalizacji rynkowej do realnej, jak to tak naprawdę należy czytać? Ja to rozumiem w ten sposób, że niska wartość MVLV to potencjalny znak, że uczestnicy rynku są lekko na plusie, lub w przypadku, kiedy ta wartość jest ujemna, to po prostu odnotowali oni stratę. Duża wartość tego wskaźnika oznacza, że inwestorzy posiadający dany token są znacznie na plusie. I ponownie tutaj może omówię to zachowanie i powiem, jak przeczytać to na przykładzie najpopularniejszej kryptowaluty, na przykładzie BTC, gdzie wartość tego MVRV wynosi 1,3.
Można to ocenić, że inwestorzy tego projektu pozostawali z zyskiem przez cały poprzedni rok, rok 2019, i tak go zakończyli, ponieważ tutaj bierzemy pod uwagę tak naprawdę początek wykresu, a następnie koniec. Jeśli lewa część, czyli początek, jest poniżej, a prawa jest powyżej, to znaczy, że tutaj inwestorzy tego projektu zakończyli go zdecydowanie na plusie. Dodatkowo tutaj radzę zwrócić uwagę, że wysoki ten wskaźnik MVRV, tak jak jest na przykład na przykładzie projektów BTC, BSV czy chociażby Link, niekoniecznie znaczy, że ta waluta będzie również rosła w przyszłym roku. Myślę, że nawet można by tutaj zaryzykować stwierdzeniem, że wręcz przeciwnie. No niemniej jednak pamiętajmy, że to jest tylko wskaźnik, to jest coś wyznaczone na podstawie danych historycznych, to nie są w żadnym stopniu dane prognostyczne. A może to wynikać po prostu z tego, że kiedy zysk posiadaczy danego tokenu będzie rósł systematycznie w ciągu roku, to w dużej mierze zdecydują się oni na sprzedaż tego tokenu. Co prawda, tak jak tutaj wcześniej wspomniałem, w roku 2019 mieliśmy inną sytuację, ponieważ choćby na przykładzie BTC duża część osób przechowujących tą kryptowalutę była systematycznie w ciągu roku na plusie, ponieważ no, nie da się ukryć, że wartość BTC w minionym roku dosyć dużo urosła, z około 3000 do nawet momentami do 14. Niemniej jednak wyliczony wskaźnik właśnie MVRV oznacza, że oni, osoby posiadające ten token, nie realizowali zysków, przechowywali go i po prostu czekali chyba na jeszcze większe wzrosty, co, jak dobrze wiemy, nie miało miejsca. Dlatego też twierdzę, że ten wskaźnik MVRV niekoniecznie jest dobry w prognozowaniu ceny na przyszłość. Niemniej jednak myślę, że każdy swoje wnioski z tych wartości dotyczących konkretnego projektu może wyciągnąć. To jeszcze raz powtórzę, że przeważnie odbywa się to w ten sposób, że jeśli wartość danego tokenu, danej kryptowaluty rośnie, to po pewnym czasie osoby posiadające go jednak chcą go sprzedawać i możliwe, że na przykład w roku 2020 będziemy mieli ten stosunek trochę inny, czyli będzie wraz ze zwiększającą się wartością będzie również zwiększała się sprzedaż, tym bardziej, że w minionym roku, w roku 2019 tego nie było. Także w tej części podsumowania to już wszystko. Dziękuję za poświęcony czas. Zapraszam w kolejny dzień na następną część tego podsumowania. Następna część będzie o adopcji. Kolejna będzie związana głównie z ekonomią, gdzie przyjrzymy się liczbą transakcji, liczbą transferów, omówię różnicę pomiędzy pojęciem transakcja a transfer, wartością transferu i w ostatnim odcinku podejmę temat związany z technikaliami, czyli z hash rate'em, z opłatą oraz z zwrotem, potencjalnym zwrotem, który miał miejsce w ubiegłym roku dla górników. Także zapraszam do kolejnego odcinka. Dziękuję. Cześć.